Witam was tutaj, cześć, jestem Wzorz. I zapraszam was na kolejne krótkie info. Przypominam was, że cały czas nie wolno korzystać z Vetrillo, tak jak nie wolno zwiedzać i obserwować nowych stacji, co oczywiście pewnie nie jest respektowane co do metra, tak z Vetrillo już tak nie będzie prosto, ponieważ 31.03.2020 roku weszło w życie rozporządzenie, dzięki czemu nie mogą działać wypożyczalnie miejskich jednośladów. System Vetrillo został zablokowany czasowo, zawieszony. Z poziomu systemu informatycznego, czyli że stacje cały czas stoją na wieszakach, w sensie, że są cały czas w stacjach, ale stacje są prawdopodobnie wyłączone. Są wyłączone od 1 do 11 kwietnia. Oczywiście pewnie to będzie przedłużone. I od razu mówię, tak, dowody elektryczne zostaną złożone, zdjęte ze wszystkich stacji. Zablokowane zostały dowody, a system działa w pozostałym dotychczasowym zakresie. Co oznacza, iż możecie zadzwonić, jak znajdziecie jakiś dowód, to możecie wtedy go oddać, ale uważajcie, jak będziecie taki dowód odwozić, bo może się nieprzyjemna jakaś sytuacja zawsze przytrafić. Użytkownicy mają możliwość dokonania rozliczeń, ewentualnych reklamacji. Mam nadzieję, że was poinformowałem i jak będzie jakieś wydłużenie czasu i tego typu rzeczy, to oczywiście was zamiast szybko informować. No i co tu już mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A, i niedługo się pojawi podsumowanie nowych stacji, czyli z wszystkich różnych nowych ciekawych źródeł będę pokazywać wam, jak wyglądają nowe wolskie stacje. A na moim kanale moje oficjalne filmy z właśnie wolskich stacji pojawią się później. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!